Dobry wieczór. Ten filmik, który mam zamiar teraz nagrać, no i niniejszym nagrywam, to jest taki, jak w internetach mówią, off topic, czyli całkowicie poza tematem. Ani technologia celu, ani transurfing, ani tafty, ani nic w tym stylu. Dlatego z góry, jeżeli ktoś oczekiwał, że porozmawiamy o czymś, co może wam się przydać w życiu, to wybaczcie. Jak widzicie, tutaj zawsze stał kwiatek, dracena. Piękna dracena, prześlicznej urody, ale nie wiem, czy wiecie, czym się różni wizyta od wizytacji. No więc wizyta to jest, jeżeli ja albo razem z moją rodziną odwiedzamy moją mamusię, to jest to wizyta. Jeżeli mamusia odwiedza nas, to jest to wizytacja. I podczas ostatniej wizytacji dowiedziałem się, że kwiatek jest smutny, że jest mu bardzo źle, bo jest zbyt mocno oddalony od światła słonecznego, przez co kwiatek został przesunięty na inne miejsce, z góry upatrzone i jest mu tam lepiej. A teraz mamy tutaj pustą ściankę. Co więcej, widzieliście, że wcześniej nie było tych dość paskudnych paneli wygłuszających, tych różowych, no ale one jednak być muszą, dlatego że dźwięk mi się bardzo nie podobał, jeżeli chodzi o to, że wszystko było wytłumione przede mną i nade mną, a z tyłu nie. Jednak dźwięk się obijał i wolę, jeżeli za mną też jest troszeczkę wytłumione. Musimy jakoś z tym się pogodzić. Jeden mój znajomy youtuber powiedział mi, że nie powinienem się tłumaczyć z tego typu rzeczy, bo przecież kogo to obchodzi? Ale uważam, że ja nie mam widzów i słuchaczy, tylko mam właśnie głównie przyjaciół. A skoro jesteśmy przyjaciółmi, to wytłumaczę wam, dlaczego zmienia się to, na co patrzycie. To nie jest tłumaczenie się oczywiście, to jest po prostu wytłumaczenie, że no teraz tak to wygląda. Jeżeli macie jakieś uwagi co do tego, czy jest ładniej, czy brzydziej, czy lepiej to brzmi, czy gorzej, to też dajcie mi znać. Chociaż i tak najważniejsze jest to, że nie ten kwiatek, znowu ten kwiatek tam o tam zniknął, bo najładniejsze, co macie przed sobą, to jest to na pierwszym planie. Rzecz jasna, mam na myśli sukulenta, a nie całą resztę. No więc wiadomo już, jak to wygląda. I jeszcze jedno. Działamy w tej chwili w sytuacji kryzysowej, dlatego że mój piękny, boski komputer, na którym działałem od 2 lat i w którym praktycznie zarchiwizowałem całe te 2 lata, pojechał do serwisu. I teraz próbuję cokolwiek zrobić na całkowicie innym komputerze, którego też kocham, ale no nie jest to tak dobry sprzęt jak poprzednio. Zobaczymy, na ile nam się uda porozumieć. Jedno jest pewne. Nie zaprzestanę pojawiać się tutaj i będę to robił notorycznie, uciążliwie i z zadowoleniem dla mnie oraz mam nadzieję, że troszeczkę dla was. Minęło kilka minut i powinienem się wypowiedzieć, o co mi tu w ogóle chodzi. Panie Pracki, robisz filmik nie wiadomo o czym. Chyba wiadomo. Chciałem wam opowiedzieć o czasie. To znaczy o tym, jak postrzegam czas. Ostatnio tak się zdarzyło, że kupiono mi płytę. Ja bardzo chciałem tę płytę mieć. Ci, którzy są ze mną dłużej, to wiedzą, że jestem zwolennikiem, delikatnie mówiąc, zwolennikiem płyt winylowych i nabywam te płyty pasjami, kiedy tylko mogę. A tym razem dowiedziałem się o tym, że tydzień temu niejaki Bob Dylan, który no niedługo dobiegnie do setki, nagrał płytę. Pomyślałem, a jaką płytę może nagrać człowiek, który nawet jak miał 20 lat i nagrywał płytę, to wszyscy mówili,
genialne utwory, piękne kompozycje, super teksty, ale wiesz co, Bob, zasada jest prosta. Jak można nie śpiewać, to nie śpiewaj. Każdy, kto zaśpiewał jego kompozycję, robił z tego hicior. Ale Dylan po prostu beczał jak koza. I teraz, jakiś tydzień temu, Bob Dylan, nie wiem, czy on skończył 80-tkę czy 90-tkę, to już w tym wieku 10 w te albo 10 we w te, to jest mało istotne, nagrał płytę. I najpierw usłyszałem w radiu dwa utwory i powiedziałem sobie, no, przypomniał mi teksty, które były piękne, ale on to sam zaśpiewał. Okazało się, że naprawdę jak wino, im starszy, tym lepszy. No i chodziłem wokół tej płyty dzień, dwa, trzy, aż po prostu ktoś z moich najbliższych usłyszał te moje wzdychania i wyczuł te moje chęci. No i dostałem w prezencie tę płytę. Wiecie co, ja ją przesłuchałem chyba z 50 razy. Ciągle słucham. Do tego stopnia, że nawet jak jestem poza studiem, bo w studiu mam tak zwane monitory, czyli głośniki, które monitorują to, co nagrywam. To są takie głośniki, no, nie do słuchania muzyki. No i mam specjalne kolumny głośnikowe oraz specjalny sprzęt odsłuchowy dość fajnej klasy. I tu słyszę wszystko to, co chciałbym słyszeć. Ale dochodzi do tego, że ja wychodzę ze studia, i nawet jak leżę w sypialni, to za przeproszeniem z YouTube'ów na beznadziejnym sprzęcie w porównaniu z tym, który mam w studiu, słucham tych utworów. Bardzo się chce. Bardzo się chce. Człowiek, który jeszcze 30 lat temu uznalibyśmy go za bardzo, bardzo starego, nagrał płytę. Niesamowitą, bardzo dobrą. Czas upłynął. Człowiek dojrzał. Chcielibyśmy powiedzieć, zestarzał się, ale właśnie o to chodzi, że nie. No właśnie nie zestarzał się. Dojrzał. Zrobił. Co my robimy ze swoim życiem? Ciekaw jestem. Nieraz chciałoby nam się coś zrobić w bardzo krótkim odcinku czasu, czyli powiedzmy w ciągu miesiąca, dwóch, trzech. I tutaj ja o czym mogę powiedzieć? O odchudzaniu oczywiście. Pracki to jest ten facet, który się od 100 lat odchudza i schudł tonę, a przytył 2 tony. Chodzi o to, że nieraz wydaje nam się, ach, jakbym w ciągu pół roku albo roku schudł, to byłoby fajnie, no ale nie ma takiej diety, no to odpuszczam sobie. A po 5 latach mówimy sobie, gdybym wdrożył dietę 5-letnią, to w tej chwili już byłbym o ileś kilogramów szczuplejszy, ale nie, mnie się chciało w ciągu pół roku. Czas. Marnowanie czasu nie zawsze polega na tym, że nie robimy czegoś już teraz, tylko że nie pozwalamy sobie na to, żeby pomyśleć o czymś długoplanowo. Nie na jutro, pojutrze, ale na za pół roku, za rok. Technologia celu polega na tym, że mam cel. On się urzeczywistni w najkrótszym i najlepszym czasie. Być może nie w ciągu pół roku. Być może nie w ciągu roku. Być może w ciągu 2 lat albo 5 lat, ale się urzeczywistni. Otworzą się drzwi, a my przez nie wchodzimy. Ale mówienie nie, to ma się stać w ciągu miesiąca, dwóch. W ciągu 6 miesięcy. Jak nie, to odrzucam. Wszechświat jak lustro mówi, okej, odrzucasz. I za 5 lat budzimy się i mówimy,
I dalej jestem w tym miejscu, w którym byłem 5 lat temu, a mogłem już być w całkiem innym miejscu, gdybym tylko pozwolił sobie na to, żeby wszechświat podpowiedział mi, co zrobić na przestrzeni nie miesiąca, tylko 5-6 lat. Wiecie co? Zacząłem od tego, jak piękną płytą jest najnowsza płyta Boba Dylana. Sprawdźcie sobie na YouTubach, jak chcecie, bo wiem o tym, że ci, którzy oglądają mnie i słuchają, to są moi równolatkowie, czyli ci, którzy mniej więcej pół wieku przeżyli i skorzystali od kilkudziesięciu lat z dobrodziejstw tej pięknej ziemi i tego najpiękniejszego świata i najpiękniejszej rzeczywistości, jaka istnieje. No więc, kto to jest Dylan, to wiecie. Posłuchajcie tej najnowszej płyty Boba Dylana. Od tego zacząłem, a doszedłem do czego? Do tego, że warto zacząć od wymyślenia sobie, czego chcę i nie żądać. I nie warto żądać tego, żeby to nastąpiło jutro albo pojutrze. To nastąpi wtedy, kiedy trzeba. I nie zniechęcajmy się. Owszem, pomiędzy tym punktem, w którym jesteśmy, i tym punktem, w którym chcemy być, żyjmy, cieszmy się tym życiem, ale żeby nie okazać się z ręką wiadomo w czym, za ileś tam lat, po prostu już teraz zacznijmy działać, przedsiębierzmy jakieś kroki. To są takie przemyślenia, które mi wpadły do mojej głowy. Może komuś to się przyda. Do następnego razu.